Pali tyle, co nic. Idealnie nadaje się na upały, choć nie ma klimatyzacji. Nigdy nie zardzewieje, nigdy nie odpadnie mu lakier. Prawie na pewno się nie zepsuje. Przypomina koszyk, a jest samochodem z Wikliny. I parkuje w Gostyniu koło Leszna w Wielkopolsce. To prawie wszystko jak w bolidzie Kubicy. Żeby pojechać, trzeba odpalić. I zatrzasnąć maskę. Tu nie tyle zatrzasnąć, co zapiąć na skórzany pasek i można jechać. Cudem, które wygląda jak bolid, jeździ jak bolid i prawie 100 lat temu było wymyślone, by być autem wyścigowym. Sam stwierdziłem organoleptycznie, wyciąga 80 na godzinę. Autko, które waży niecałe 300 kg i składa się prawie w całości z wikliny. Wiklinowe nadwozie to nie wymysł szalonego konstruktora, to sposób na to, by autko jeździło szybciej niż jego metalowi kuzyni. I faktycznie, kiedyś szalało na wyścigowych torach. Nie dłuższe, to ma wszystkiego 10 koni. No ale takimi się ścigali i coś udowadniali. Tak jak teraz udowadniają, że jeździć można nawet czymś, co przypomina wielkanocny koszyczek. Teraz nie sezon na koszyczki wiklinowe i święconki, więc powiedzmy, że to jest taka forma ówczesnej klimatyzacji. Darmowej, ale skutecznej. I nie jest to jedyna zaleta tego autka. Najważniejsza to taka, że... Nigdy nie zardzewieje. I nigdy nie zarysuje sobie lakieru. Z naprawą też problemów nie ma, bo kierowca zna się na rzeczy, a psuć nie bardzo ma się co. Wszystko tu równie proste, jak prosta i piękna jest wiklinowa karoseria. W firmie Hanomag powstało kilkanaście sztuk takich oryginalnych koszykowych samochodów w latach 20., ale ze względu na kiepską trwałość tego medium żaden oryginalny nie zachował się do naszych czasów. Jest z wykorzystaniem oryginalnego podwozia, silnika, osi, kół, wszystkich elementów mechanicznych wykonana rekonstrukcja na podstawie zdjęć i rysunków. Efekt widać. Miesiące pracy, lata pielęgnacji, a wieku po autku nie widać, choć stuknęła mu już 80. Jakby wiedziało, że jest jedyne w Polsce. To wszystko teraz. Zapraszam Państwa na następne wydanie raportu z Polski. Do zobaczenia.